Leczenie bólu przewlekłego to bardzo trudne wyzwanie. To jest wyzwanie, które ma zakres globalny. Tak wykazują obserwacyjne badania na całym świecie, że chociaż na ból cierpi powiedzmy około 30% populacji w krajach rozwiniętych, 28% na przykład, tak się szacuje w Polsce, to jest bardzo dużo, to jest ogromna liczba pacjentów cierpiących i oni potrzebują odpowiedniego systemu leczenia. Niestety te systemy leczenia nie są rozwinięte wszędzie w sposób zadowalający. No, można powiedzieć, że tylko w niewielkim obszarze rozwiniętych krajów one działają prawidłowo i tak powinniśmy się kierować także w naszym kraju, gdzie robimy coraz większe wysiłki, żeby być skutecznym w leczeniu bólu przewlekłego, bo ból przewlekły jest chorobą. Jest chorobą, która będzie miała swoje własne, czy ma swoje własne już numery w międzynarodowej klasyfikacji chorób. Więc należy to traktować jako schorzenie. I to schorzenie musi być leczone w sposób zorganizowany, to znaczy taki, który bierze pod uwagę wiele różnych sposobów leczenia. Nie może być oparte na tym najbardziej prostym i dostępnym podejściu do leczenia bólu, czyli zażywaniu tabletek przeciwbólowych. Dlatego, że ta metoda musi być stosowana ostrożnie i pod kontrolą. Powikłania z powodu leków przeciwbólowych są bardzo częste. Są tak częste, że prowadzą do zgonów, których na przykład, jak obliczono w Stanach Zjednoczonych, tych zgonów jest więcej z powodu samego zażywania niesterydowych leków przeciwzapalnych, tych, których się dostaje przecież bez recepty. To liczba zgonów z powodu powikłań z zażywania tych leków jest większa niż liczba zgonów z powodu wypadków samochodowych. My nie robimy takich zestawów na razie w Polsce, ale na pewno powinniśmy robić. Powinniśmy pamiętać, że ból przewlekły nie leczy się tylko tabletkami, że musimy je leczyć w sposób zintegrowany, że mamy sposoby też i zabiegowe, tak jak blokady nerwów, jak oddziaływanie na nerwów przez czynniki fizykalne, przez ciepło, przez zimno, czyli termolezja, kriolezja, że mamy możliwości leczenia bólu także coraz bardziej rozległe przez niefarmakologiczne sposoby, takie jak fizjoterapia, takie jak psychoterapia. I lekarz, który leczy pacjentów na poziomie pierwszego kontaktu, musi też mieć odpowiednie wyszkolenie, żeby wiedzieć, że przepisanie tabletek to nie jest jedyne rozwiązanie w leczeniu bólu przewlekłego, a przecież ma tych pacjentów ogromnie dużo. Musi tylko mieć więcej czasu, bo wypisanie recepty na pyralginę trwa dużo krócej niż zajęcie się pacjentem, żeby leczyć go poprzez psychoterapię. Trzeba pamiętać, że podejście psychoterapeutyczne to nie jest tylko dla wyszkolonego psychoterapeuty, których takich psychoterapeutów mamy bardzo niewiele w Polsce. Proszę pamiętać, że odpowiednie podejście do pacjenta, prosta rozmowa z nim, to już jest też psychoterapia. Każde przekazanie informacji. Pacjent jest zagubiony. Musi wiedzieć, że zażywanie coraz większej ilości leków prowadzi do niezwykle groźnych powikłań. Prowadzi do uzależnień, które te uzależnienia wiążemy zazwyczaj tylko z lekami opioidowymi. Owszem, to jest ogromna groźba, także i w naszym kraju narasta liczba pacjentów uzależnionych od opioidów. Ale nie jest to jeszcze taki problem, na szczęście, u nas jak w Stanach Zjednoczonych. Ale można być uzależniony od innych leków. To nie jest tak, że tylko opioidy uzależniają. Cały szereg innych leków. Takie leki wspomagające w bólu, jak leki stosowane w leczeniu padaczki czy depresji, które są stosowane w tak zwanym bólu neuropatycznym, mogą też uzależniać. Mogą też uzależniać inne leki. My się możemy uzależniać od leków nieopioidowych, tak samo, jeśli zaczniemy je używać w sposób niekontrolowany. Dlatego tak wydaje się nam istotne podejście, nauczanie lekarzy, żeby leczenie bólu było podejściem wszechstronnym, tak jak to robimy w tych poradniach przeciwbólowych. Poradnie przeciwbólowe to są takie poradnie, które są akredytowane przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Bo mamy 18 zarejestrowanych poradni, w tym 2 we Wrocławiu. To jest mikroliczba. Wobec tego musimy to stworzyć, taką akcję ogólnokrajową, żeby uczyć lekarzy, jak należy leczyć ból, żeby te poradnie były tworzone w całym kraju w sposób usystematyzowany. No mamy już jeden wielki krok, że leczenie bólu, czyli medycyna bólu będzie taką, już jest właściwie zatwierdzona przez ministerstwo jako taka obok specjalizacja, czyli umiejętność. I będziemy teraz te umiejętności, Polskie Towarzystwo Badania Bólu będzie te umiejętności nadawać, egzaminować lekarzy. To jest jak gdyby szansa na to, żeby coraz szerzej uczyć lekarzy, coraz więcej stwarzać możliwości, żeby oni mieli miejsce i możliwość uczenia się integracyjnego podejścia do leczenia bólu.